Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mam wielki zaszczyt i przyjemność przeanalizować partię, którą nadesłał mi jeden z widzów. Serdecznie za tę partię dziękuję, gdyż po analizie stwierdzam, że jest niezwykle ekscytująca i nietuzinkowa. Grał ją Watson Williams z naszym polskim arcymistrzem Robertem Kuczyńskim. Pewnie wiele osób nie orientuje się, kim był Robert Kuczyński, kim jest Robert Kuczyński. Mało aktywny już szachowo, ale jego partie pozostają, jego partia naprawdę Wywarła na mnie ogromne wrażenie, grana ponad 25 lat temu. Przejdźmy, moi drodzy, do rzeczy, E4. Rozpoczął ruchem tutaj przeciwnik naszego polskiego arcymistrza C5. Jak tutaj widzimy, będzie się na pewno działo po ruchu C5. W ogóle w sycylijskiej chyba często wychodzą ostre pozycje. Skoczek na F3. Posunięcie D6. D4, moi drodzy, do centrum gramy jak najbardziej. Tutaj obowiązkiem jest niemal bicie na D4. Bardzo rzadko, kiedy w tej sytuacji tutaj czarne zagrywają, skoczek F6. Też taki wariant jest, ale bardzo rzadko grywalny. Bicie na D4 nastąpiło, skoczek oczywiście wybił, skoczek F6, moi drodzy, skoczek C3, prosta sprawa. No i A6, mamy y, wariant Najdorfa, moi drodzy, posunięcie A6, i tutaj będą się na pewno działy niezłe akcje gdyż wariant Najdorfa jest niezwykle bogaty w różne warianty. Podpowiem tylko, że taki ruch goniec G5 jest jednym z najostrzejszych wariantów, które tutaj powstają, po, które powstają w wariancie Najdorfa, no ale przeciwnik zagrał gońcem na E3. E5 od razu odpowiedziały czarne. Tak jak najbardziej się grywa, można w ten sposób tutaj Grać. E5 atakuje od razu Skoczka. skoczek na F5 raczej się nie ustawi, chociaż jest to kuszące posunięcie, ale to nie jest dobry ruch, gdyż mamy, może mamy możliwość wybicia. Pionek wybija D5 ze świetnym centrum. Natomiast tutaj Skoczek ma też opcję: albo wraca sobie na F3, albo idzie sobie na B3. No, częściej chyba B3 jest spotykane na arenach szachowych. Goniec na E7 ze strony naszego arcymistrza. Zobaczcie, no, to jest normalny ruch. Figura jak figura wyprowadzamy tutaj cały czas bronimy tego pionka d6 chcemy zrobić roszadę f3 ze strony białych to też jest niezwykle ciekawe posunięcie gdyż broni dobrze tego pionka e4 to tak bardziej dla początkujących tutaj staram się wytłumaczyć i staramy się tu grać hetmanem na d2 żeby hetman ładnie współpracował z gońcem na diagonali i Konstruujemy długą roszadę naciskając na punkt D6. W tym momencie goniec zagrał na E6, i to jest bardzo dobra placówka dla tego gońca, gdyż często w sycylijskiej widzimy takie schematy B5, goniec na B7, ale gdy mamy ustawienie pionków D6-E5, tego gońca na E6 wstawiamy niemalże obowiązkowo. Hetman D2, tak jak już wspominałem, i skoczek na D7. Zapamiętajcie, moi drodzy, tą formację ustawienia figur lekkich w obronie sycylijskiej, w tym dokładnie wariancie, gdy mamy pionki na E5 na D6. To jest niemalże obowiązek najpierw ustawienia wszystkich figur, a potem robimy sobie ładnie roszadę. Oczywiście roszada mogła nastąpić ruch wcześniej, ale to myślę, że nie ma tak ogromnego znaczenia. G4 zagrywają białe, białe tutaj no mają jasne zamiary, chcą atakować na skrzydle królewskim i pytanie teraz, czy robimy roszadę czarnymi, gdy na, na będą chciały atakować. Owszem, moi drodzy, robimy, nie boimy się niczego, bo jakbyśmy nie zrobili roszady, to jaki miałby sens granie tego wariantu tak naprawdę. Tutaj roszada ze strony białych, no coś z białym królem też trzeba robić, więc Białe nie tyle, co marnują ruchy, co też wykorzystują swoje, że tak powiem, posunięcia do tego, żeby schować króla, więc nie idą na całość, że tak powiem, grając pionkami, bo to też na pewno się nie opłaci. Trzeba króla schować. No i hetman c7. Tutaj też spotyka się takie posunięcie jak b5 w tej kolejności, żeby wstawić skoczka na przykład na b6 z planem wieża c8. Skoczek na c4. No, dosyć planów, po... Zobaczmy jak partia przebiegała dalej. Hetman C7, taki ruch oczywiście jak najbardziej się spotyka. Gramy często Hetmanem na C7 w obronie sycylijskiej. H4 ze strony białych, no i tutaj mamy B5. I teraz tak, jeżeli na przykład tutaj Pionek by nas zaatakował na G5 i atakowałby skoczka, pewnie wiele osób się zastanawia, co się wtedy dzieje, prawda? No trzeba sobie zadać to pytanie, ale moi drodzy, taki ruch nie jest kompletnie groźny, gdyż skoczek potem skakuje na H5, blokując totalnie Pionka H4, a taki ruch G6 już nie ma racji bytu. Sami możemy potem grać G6 i wyobraźmy sobie, że tu stoi skoczek, a Pionek na G5 i ta pozycja jest nieźle przyblokowana. Na skoczek w przyszłości ma opcję na f4 I tutaj naprawdę pozycja czarnych jest myślę, że miodzio W tym momencie białe Dlatego też tutaj zagrywają pionkiem na h5 Próbując grać g5 Żeby ten skoczek na h5 już nie mógł zablokować marszu pionów No ale, no właśnie Tutaj na szczęście czarne mogą jakoś reagować No i teraz pytanie jest takie Czy reagujemy tutaj pionkami typu h6 Pewnie. Kilka osób taki ruch by y, od razu zagrało y, z blokadą pionka, ale to jest błędne myślenie, gdyż to jest punkt zaczepki. Byłby to punkt zaczepki, moi drodzy. Nie tyle, może co poświęcenie wchodzi, może wchodzi, nie wiem, ale raczej nie, co G5 wchodzi, tak naprawdę, i zaczepiamy tego pionka H6 i rozwalamy stępem tutaj króla. Więc, y, jak nas atakują pionkami, to my cierpliwie czekajmy na y, y, ostateczny cios. Moi drodzy, B4 kontratakujemy to jest obowiązek. Y, Atakować przeciwnika, jeżeli mamy możliwość, na drugim skrzydle, niż nas atakują. Zasada, zasada jest taka: jak nas atakują na skrzydle, to odpowiadamy albo w centrum przeciwnikowi, albo na drugim skrzydle. To się właśnie teraz dzieje. Skoczek zagrywa na D5. No, skoczek musi odejść, bo groziło bicie jeszcze z takim tempem, powiedzmy na Hetmana. No tutaj, moi drodzy, skoczek D5 czuje się dobrze, aczkolwiek od razu trzeba go wybić. I pytanie: czy gońcem, czy skoczkiem? no pewnie większość już się domyśla, że skoczkiem bić nie można, gdyż pionek odbija i goniec jest w pułapce, więc obowiązkiem jest wybicie gońcem, pionek wybija moi drodzy, no i teraz co grać dalej, niektórzy sobie pomyślą, no oddałem parę gońców i y, jest kiepsko tak, niekoniecznie, niekoniecznie bo gdyż tu się linia zwolniła są jakieś tam opcje, poza tym y, są też opcje grania a5, a4, są nawet szybkie ataki ze strony czarnych, no w tym momencie trzeba zagrać konkretne też posunięcie, gdyż grozi g5 ten Skoczek na E8 na przykład stałby fatalnie, nie miałby żadnej opcji wyjścia na aktywną pozycję, dlatego też skoczek na B6 zagrywa, między innymi zwalniając drogę dla skoczka drugiego na D7, a druga sprawa jest taka, że wspomóg skoczka Z6 w ataku na tego piana w centrum, więc tego piana można próbować zdejmować. Oczywiście tutaj też pojawia się ciekawa inna opcja dla czarnych, mianowicie moi drodzy, wieża z C8 to też jest bardzo ładne zagranie, tylko zauważmy, że tutaj grozi wzięcie też pion. Czy grozi? Nie grozi, bo tutaj grozi teraz mat na C2, jakby Hetman zbił piona na B4. No ale pod uwagę trzeba brać to, że ten pionek też może zginąć. Często tego piona też można oddać za cenę otwartych linii, za tą inicjatywę, za tego piona. To jest niezwykle istotne. Tutaj po tym ten ruch myślę, że byłby ciekawszym zagraniem, gdyż po takim posunięciu moi drodzy, można wybić tutaj na D5. Nie można Hetmanem, bo tam cały czas mat wisi. Więc tutaj na przykład takim zdrowym zagraniem byłoby królem na B1. No i teraz co jest ciekawe. Ja mówiłem tutaj o punkcie zaczepki, ale w tej konkretnej sytuacji H6 jest jak najbardziej możliwe. Zaraz do tego ruchu wrócimy, i tutaj jeszcze jest opcja, oczywiście, ruchu A5 z A4. To jest niezwykle kuszące, żeby tu grać w ten sposób czarnymi, ale trzeba zachować zimną krew i spróbować zagrać H6. Ten ruch jest zdecydowanie lepszy, z tego względu, że moi drodzy. Czy można teraz tak zagrać? Bo chodzi o to, że jak białe tutaj nie zagrają, to my możemy sobie na przykład skoczek H7 zagrać i próbować wymienić czarnopolowe gońce z niezłą blokadą na skrzydle. I białe nie są w stanie nas w ogóle atakować w tym momencie, a my sobie spokojnie konstruujemy atak na przeciwniku. No po G5, moi drodzy, grać konkretnie trzeba. Tutaj wybijamy po prostu. Jeżeli będzie H6 wstępem, od razu przepychamy pionka G6. I nasz król jest bardzo, bardzo bezpieczny. Nawet po takim ruchu H7 chowamy się królem na H8. To tak sobie, trzeba sobie troszeczkę to wyobrazić. No ale jeżeli będzie tutaj na przykład bicie, moi drodzy, to mamy świetne zagranie. Świetne zagranie czarnymi. Można sobie zatrzymać filmik, poszukać tego posunięcia, moi drodzy. Jest to skoczek na E4. Piękny ruch, dlatego że jak wybijają tutaj białe, to wybijamy gońca na G5. Nie można wybić Hetmanem, gdyż Hetman zagrywa na C2 z szachem. Król A1 i bijemy tutaj wieżę, i dajemy praktycznie mata w następnym posunięciu na C1. Wieża jest też w pomocy. Do pomocy przy matowaniu w tym momencie, właśnie skoczek zagrał na B6 w naszej partii, i co jest ciekawe, goniec wybił od razu skoczka. No, właśnie, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak bronić pionka, i czarne chętnie tego piona tutaj koszą, więc no, mamy odpowiedź: bicie na B6, Hetman bije na B6 i goniec zagrywa na D3. Ostatnia figura weszła do gry. Moi drodzy, zauważmy, że tego skoczka, tego pionka, przepraszam, nie można za bardzo zbić, gdyż pojawia się niezłe Chocki klocki typu goniec E4 i jest związanie. Poza tym, bicie na H7 jest niebezpieczne z odbiciem skoczka. E, no właśnie, więc nie za bardzo można tego pionka zbić, no ale czarne mają tutaj po raz kolejny dobrą odpowiedź. E, zaznaczę, że ruch H6. Całkiem jest w tym momencie, mimo wszystko, dobry, bo jednak, jak zablokujemy, powtarzam się, już troszeczkę zablokujemy tego, to pole, to będzie dobrze. A G5 wybijamy, Hetman wybija i tutaj skoczek może z odsłony coś zagrozić dla białych. No, więc myślę, że G5 to bardzo odważny ruch dla białych by był. No cóż, ale czarne zagrały inaczej, też ciekawie, moi drodzy. A5. A5 z opcją ataku. G5 nastąpiło, no i skoczek zagrywa na D7 i wieża z denagi 1. Zauważcie co się dzieje. Dwie wieże, dwa pionki, które idą na króla. Goniec patrzy na króla. Hetman w gotowości do wejścia do kończącego tutaj ataku, do ostatecznego ciosu. No ale czy my się tego musimy obawiać? Odpowiedź jest jedna. Musimy się tego obawiać, moi drodzy. Musimy się tego obawiać, ale Yy, nie musimy też yy, jakoś super reagować. Jeżeli na przykład G6 by nastąpiło, niestety są w opcji wybicia i Hetman H2 lub od razu Hetman H2 z opcją Mata, więc bardzo niebezpieczna sprawa. Najlepszą reakcją w tym momencie dla czarnych jest brak reakcji na skrzydle. Trzeba odpowiadać kontrą. A4. Moi drodzy, A4, bardzo dobre posunięcie. I teraz, no właśnie, co zrobić białymi? Są dwie opcje. Albo jakieś poświęcenie tutaj na skoczkę następuje, albo skoczek wraca na A1. Zobaczmy, co by było po skoczku A1. No właśnie, po skoczku A1, moi drodzy, jest piękny ruch A3. Jeżeli będzie przepchanie na B3, skakujemy hetmanem i powiedzcie mi, jak się bronić przed biciem skoczka na a1 Lub na wejście tutaj Hetmana na B2. No, C3 jest jak najbardziej możliwe, no ale tu wieża C8 jest po ptakach. Więc koniec partii. Król nie ma jak się za bardzo bronić. Szybka akcja. No, jeżeli yy, na przykład. Zegralibyśmy te A3 i bo już poszło bicie, to wystarczy wybić wieżą. Skoczek na przykład zagrywa na B3. No pionka niby można zbić, ale ten pionek nic nie daje, bo wieża potem nie atakuje, nie ma jakiejś takiej formy zaczepki kolejnej aktywnej. Więc tutaj myślę, że skoczek C5 byłby dobrym ruchem z opcją wymiany, otworzenia linii na C na przykład ataku. Atak na króla białego jest po prostu szybszy. Pozycja czarnych jest wyśmienita, moi drodzy. Byłaby wyśmienita, ale poszło inaczej. Po A4, białe decydują się naprawdę na bardzo ciekawy ruch i niezwykle odważny. Goniec bije H7. No dobra, goniec bije H7. Jeżeli tutaj na przykład białe by zagrały H6, to mamy, moi drodzy, G6. Blokada totalna, niczego się nie boimy. Jeżeli by nas, na przykład nastąpiło G6, co też jest możliwe, to tutaj, moi drodzy, mamy. Wybicie na b3 od razu, ofiarę trzeba przyjąć. No jeżeli będzie taki ruch, to wybijamy, pionek wybija i bijemy tutaj, moi drodzy, dorabiamy hetmana. Jeżeli będzie wybicie e, z szachem, skoczek f8, bronimy ładnie pionki, mata żadnego nie ma i wygrywamy po prostu materiał. No cóż, e, jeżeli będzie, moi drodzy, jeszcze wrócimy do tej pozycji. E, jeżeli nastąpiłoby w tym momencie po g6 bicie na b3... To jeszcze jest taka opcja bicia na H7, ale wtedy król się chowa na H8 i też jest wszystko w porządku u czarnych. Po na przykład takich atakach na G7 bronimy się gońcem na F6, wszystko gra i działa. Tutaj czarne są bezpieczne bez problemu. No dobrze, ale w partii poszło. Jak już wspomniałem, goniec H7. No, te warianty są dosyć ostre, trzeba sobie troszeczkę też poanalizować, żeby zobaczyć, co by było gdyby. No, ale goniec G7 w partii jest i trzeba sobie z tym poradzić. Jak sobie radził z tym tutaj Robert Kuczyński? Moi drodzy, no, przyjął ofiarę. Jak to mówią, jak cierpieć, to za coś. No tutaj. Bierzemy tego gońca, no i nastąpiło G6. Oczywiście, ruch trzeba zagrać. No, nie możemy oczywiście wybić, gdyż jest wybicie, i tam są już siatki matowe. Koniec partii. Poza tym, e, też bardzo ciekawe zegranie. Jak bicie tu, bicie tu, ruch G8. I teraz, moi drodzy, wygry, e, po prostu dajemy mata forsownego. Białymi oczywiście, ruch białych, można sobie film zatrzymać. Już pokazuję. Wieża H8, król H8, Hetman H2, no, jeszcze przedłużenie agonii, goniec H4, ale jak król ucieknie, koniec końców to jest mat na H7. Bardzo piękny mat i taki klasyczny, można powiedzieć. No, ale tutaj białe po G6 z zimną krwią uciekają gońcem na, przepraszam, królem na G8. Czarne uciekają królem na G8. E, za szybko szachuś mówisz, musisz wolniej. Dobra. Król G8, moi drodzy i H6. Jeżeli będzie bicie na F7, to wieża wybija. I tutaj też się bronimy. H6 jest ruchem takim, myślę, że bardzo paskudnym. Dwa pionki nieźle napierają na króla. Są naprawdę bardzo blisko króla. A arcymistrz tutaj z zimną krwią, moi drodzy, zbija kolejną figurę na B3. On tutaj, pan Robert ma tutaj już wyliczone, co będzie dalej. Nastąpiło w partii, tak, moi drodzy. G. Przepraszam, H na G7, no otwarta linia jest niezwykle niebezpiecznie. No i e, co grać? Nie można zbić królem, gdyż jest bicie e, i robi się niezwykle niebezpiecznie, matowo jest w zasadzie po partii. E, no, jeżeli wybijemy tutaj, to również wchodzą tam jakieś e, poświęcenia Hetman na H6 albo Hetman na H6 jest koniec partii. No trzeba jakoś zareagować, moi drodzy. Niezwykle interesujące posunięcie, i jedno z jedynych. E, Tutaj obronnych ruchów dla czarnych, mianowicie jest to Hetman, bije na 1 Jak oglądałem tą partię, to nie wierzyłem własnym oczom. Naprawdę, to są piękne zagrania. Te poświęcenie dzieje się dlatego, że tutaj jest opcja wybicia na A2 i z odrobieniem Hetmana. No, wybić trzeba, tak? Też partii nastąpiło i moi drodzy, pionek wybił właśnie na A2 w tym momencie. Na wolnej linii H już nie ma ciężkiej figury, więc nie jest tak prosto atakować. E, tutaj e, nastąpiło w partii e, bicie na F7 z szachem. Co by było na przykład po e, wybiciu wieży z szachem? Między innymi tutaj wybijamy skoczkiem. E, pionek bije na F7, król zbija na F7. Hetman h na przykład. No bo trzeba zejść królem, tak? I tutaj moi drodzy dorabiamy hetmana, król idzie na D2. I żeby było ciekawie, niestety trzeba wybić tutaj wieżę. Trzeba. Po raz kolejny poświęcenie Hetmana następuje. Trzeba, bo tu groziło Hetman na H5 i jest bardzo groźnie. Tutaj Hetman jakby wybił, no to w zasadzie powierza A5. Wierzcie lub nie, pozycja jest wygrana dla czarnych. To jest jeszcze takie, może mocno powiedziane, że wygrana, ale dwie figury, trzy figury, przepraszam, na Hetmana, no to jest raczej wygrana. Tutaj król jest bezpieczny, ten pionek spada Koordynacja figur powoduje, że tu jest naprawdę czarnymi łatwo grać, bardzo łatwo. Na wyższym poziomie oczywiście. Dobrze, moi drodzy, ale w partii było inaczej. W partii nastąpiło bicie na f7. No i król wybił na f7. Z tym samym zamiarem, moi drodzy, tutaj czarne grają. Czarne specjalnie oddają tą wieżę. Bo też jak zbijemy wieżą, no to robią się groźne tutaj akcje znowu hetmanem na h6 i na h8. Dlatego też hetman, król wybija na f7. Yy, I hetman zagrywa na g2. No, Hetman zagrywa na G2. Po wybiciu wieży jest tak naprawdę to samo. Skoczek wybija i dzieje się to samo co w partii. Po Hetman G2 nastąpił szach, król na D2. No i moi drodzy, pewnie już się domyślacie, co trzeba zagrać. Pozycja jest podobna co yy, wariant boczny. Tutaj po raz kolejny jest poświęcenie Hetmana za wieżę na G1. Niesamowite posunięcie, niesamowite zegranie naszego polskiego arcymistrza. Tutaj rzecz jasna, trzeba z tempem wybić, wziąć dorobić Hetmana skoczek wybija. Hetman G1 i, moi drodzy, wieża A5. Tak było w partii, tak, w partii nastąpiło. No ale co dalej? Gramy dalej, moi drodzy, bo tutaj białe nie dają za wygraną. No grozi wzięcie piona, więc białe sobie grają C4. Ale pewnie e, większość z nas wie, że jest coś takiego w szachach jak bicie w przelocie. Gdy się pionek znajduje za swoją połową, dokładnie e, na czwórce, czarny pionek, a pionek biały zagrywa sobie o dwa pola od razu, to możemy bić w przelocie w ten sposób. E, bicie na C3 z szachem, król wybił. I wieża dała szacha na C5. Tutaj też nie ma potrzeby od razu zbijania, można wtrącić szacha, po prostu zobaczyć, jak się zachowa biały król, w którą stronę pójdzie. No bo może by poszedł w tą stronę, więc z szachem byśmy wybili. No ale poszedł na B4 i wieża wybiła na D5. Tu mamy znowu opcję szacha. Król zagrał na A4, moi drodzy, i wieża daje znowu szacha białemu królowi, król A5. No i jak grać dalej? Bo tutaj jedyną szansą dla białych jest marsz pionkiem do pola przemiany, inaczej pozycja jest technicznie totalnie przegrana. Nie chcę nic zdradzać, no ale muszę to powiedzieć. No, pozycja nadal jest przegrana dla białych, tylko trzeba wiedzieć, jak realizować przewagę czarnymi mimo wszystko. Skoczek D7. No, skoczek musi trochę wejść do akcji, pilnować przede wszystkim pola B6, pola B8. No, B4 zostało zagrane, no i moi drodzy D5. Goniec się uaktywnił, grozi wzięcie pionka, dlatego też b5 nastąpiło, ale niespodzianka następuje. Ten król w, w tym wypadku tutaj już y, jest trochę mu ciasno i w, w tym momencie tak naprawdę y, czarne zaczynają i wygrywają swoją partię bardzo szybko. Mianowicie, goniec d8 dał szacha, no można było się zasłonić oczywiście, żeby król miał jeszcze furtkę, no ale wiadomo, biały nie odda no, tak łatwo pionka. Należy skoczek C5. Zobaczcie, król za bardzo nie ma pól ucieczki. Jedyne pole to na A7. I po tym posunięciu się już niestety czarne, białe się poddały. Po jednym ruchu, moi drodzy, goniec C7. Zobaczcie, siatka matowa. Siatka matowa, król ma jedno pole, a wieża na, na pole A4 jest ruchem nieuniknionym. Żadnego szacha królowi legalnego zadać nie można, żeby nie został hetman stracony. No jeżeli na przykład hetman A1, to wieża również zagrywa tutaj i przewaga materialna daje zwycięstwo. Moi drodzy, y serdecznie jeszcze raz dziękuję za przesłanie tej partii mojemu widzowi. Piękna partia naszego polskiego arcymistrza. No grajmy obronę sycylijską wariant Najdorfa, no moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia hej.